o wymogu sporządzania takiej strategicznej oceny dla programów działań w województwie mazowieckim. To też nie sporządzamy tej oceny i sprawę uzgodnienia kierujemy do wojewody mazowieckiego po to, żeby po uzyskaniu tego uzgodnienia rozporządzenie o wprowadzeniu programów działań mogło zostać podpisane przez dyrektora RZGW i ukazać się w dzienniku urzędowym. Taka jest, proszę Państwa, od strony prawnej sytuacja na dzień dzisiejszy. Jeśli chodzi o sytuację powiatu płockiego, to ja bym chciała tutaj kilka informacji też bardziej szczegółowych przekazać. I zaraz to zrobię. Proszę, mam tutaj kilka kartek, ponieważ są to liczby, nie chciałabym ich tutaj jakoś przekłamać. Jak Państwo wiecie, propozycja początkowa była bardzo istotna, bardzo istotne obszary obejmowała. Do wyznaczenia OSN-ów uwzględniliśmy oczywiście stanowisko Państwa, które było wyrażone w uchwale z sesji chyba 14, jak pamiętam. 14 czy 15, nie bardzo pamiętam, przepraszam bardzo, tutaj także przychyliliśmy się do tego punktu, który mówił o tym, żeby ponownie przeanalizować zasięg OSN na terenie powiatu płockiego i rzeczywiście dokonaliśmy pewnej redukcji w drodze tej weryfikacji, którą prowadziliśmy. I w tej chwili, jeśli chodzi o powiat płocki, to tego powiatu dotyczą OSN-y następujące: OSN Bzura, OSN Prawostronne Dopływy Zbiornika Włocławek, OSN Skrwa Lewa i OSN Wkra. I proszę Państwa, może powiem w takim razie jeszcze, jakich gmin dotyczą te OSN-y. W sumie OSN-y są w tym roku zorganizowane w postaci obrębów geodezyjnych, czyli granica OSN-u idzie po granicy obrębu geodezyjnego. I jeśli chodzi o powiat płocki, to OSN-y dotyczą gmin następujących: gminy Bielsk, Brudzeń Duży, Drobin, obszar wiejski, Gąbin, obszar wiejski, Radza Nowo, Stara Biała i Staroźreby. No i to jest ta informacja, którą taka ogólna, którą mogę przedstawić. Natomiast chciałam jeszcze powiedzieć o kilka słów o programach działań, o których już w tej chwili też Państwo pewnie macie pewną wiedzę, ponieważ była o tym mowa. Mianowicie, jeśli chodzi o programy działań zaradczych, to tutaj są w programach ujęte cztery zasadnicze kierunki działań. Mianowicie chodzi o to, aby programy działań odnosiły się do spraw edukacji i doradztwa rolniczego, aby programy działań obejmowały sprawę kontroli rolniczych źródeł zanieczyszczeń, aby była tam mowa o poprawie rolniczej praktyki agrotechnicznej i również aby była mowa o tym, o monitoringu skuteczności realizacji tych programów działań. Jeśli chodzi o to, co wynika z programów działań, o główne jak gdyby wymogi, to też myślę, że jest to Państwu sprawa wiadoma. Ja może nie będę szczegółowo przytaczała wszystkich paragrafów, wszystkich akapitów. Mianowicie chodzi o to, że po pierwsze chodzi o to, żeby ograniczyć stosowanie nawozów. I jest tutaj bardzo szczegółowe określenie tej ilości, która może być stosowana. Mianowicie chodzi o to, że jest to 170 kg czystego składnika azotu na hektar, więc to jest ograniczenie takie, no, które niektórych z Państwa może oczywiście dotyczyć, niektórych z rolników, z osób prowadzących działalność rolniczą na tych terenach może dotyczyć. Następny wymóg programów działań jest taki, że mianowicie wymaga się również od tych osób prowadzących działalność rolniczą na terenach OSN-ów, aby posiadały zbiorniki do przechowywania gnojówki i gnojowicy na okres 6 miesięcy. Dyrektywa o nawozach, nawożeniu wymaga od tych rolników, aby posiadać zbiorniki do przechowywania na okres 4
4 miesięcy, natomiast tutaj w granicach OSN-ów to jest okres 6 miesięcy. Ja nie sądzę, to znaczy nie sądzę, tylko jest sprawą pewną i oczywistą, że wymogi ustawy o nawozach, nawożeniu dotyczą się wszystkich rolników, wobec tego ten wymóg posiadania zbiorników dotyczy wszystkich rolników. Tutaj jest tylko ta różnica polegająca na tym, że wszyscy rolnicy to na okres 4 miesięcy, natomiast rolnicy na terenach OSN-ów to na okres 6 miesięcy, więc ten okres jest nieco dłuższy. Są takie wymogi dotyczące nawożenia na tereny pokryte wodą i również na tereny pokryte, zamarznięte. Oczywiście nie należy nawozić, nie należy wywozić obornika wtedy, kiedy teren jest pokryty, kiedy powierzchnia gruntu jest zamarznięta i wtedy, kiedy jest pokryta wodą, ponieważ wiadomo, że z tymi wodami zanieczyszczenia w sposób bardzo szybki i komfortowy spłyną do wód powierzchniowych i wód podziemnych. Proszę Państwa, no to są właściwie główne wymogi, ponieważ wycofaliśmy się z takich rzeczy, które się tyczą sporządzania planów nawożenia, robienia badań glebowych przez wszystkich rolników. Te wymogi dotyczą tylko tych rolników, którzy posiadają gospodarstwa o areale uprawy powyżej 100 hektarów. Te 100 hektarów? To wynika z tego, że proszę Państwa, nie chcemy tutaj nakładać również na rolników, którzy posiadają drobne gospodarstwa, żeby byli zobowiązani do przygotowywania planów nawożenia. Natomiast wymóg sporządzenia planów nawożenia na terenach OSN jest przeniesiony wprost z dyrektywy azotanowej. Wobec tego to nie jest nasza koncepcja w tej sprawie, to nie jest nasz wymysł w sprawie stosowania nawozów zgodnie z planem nawożenia. To wynika bezpośrednio z przepisów ramowej dyrektywy azotanowej. Jesteśmy po prostu rolnicy posiadający gospodarstwa na terenach OSN-ów. Wszyscy powinni być zobowiązani do tego wymogu, do stosowania tego wymogu. No tutaj odeszliśmy od wymogu dyrektywy azotanowej, z czego, jak sądzę, będziemy musieli się również tłumaczyć. I to z kolei, jak gdyby Państwu odejście od wymogu posiadania planów nawożenia umożliwia rolnikom gospodarującym w granicach OSN-ów przystępowanie do pewnych pakietów rolno-środowiskowych, do których nie mogliby przystąpić, gdyby ten wymóg dotyczył ich wszystkich, wymóg posiadania planów nawożenia. Tak? Chciałbym zapytać, czy można to tak rozumieć, że w OSN-ach wszyscy muszą zrobić plan nawożenia? Nie, tylko ci, którzy posiadają gospodarstwa powyżej 100 hektarów, tak, użytków rolnych. W obszarach poza OSN-ami nie ma takiego obowiązku. W obszarach poza OSN-ami jest to, co wynika z Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej i z ustawy o nawozach i nawożeniu. Więc jeśli, znaczy proszę Państwa, generalnie to ja nie chciałabym tutaj podejmować się proszę roli doradcy rolniczego. Halo, przepraszam, proszę o ciszę, nie przeszkadzać Pani Dyrektor. Tak naprawdę plany nawożenia bilansują azot, który jest w glebie i mówią rolnikowi, jaką dawkę azotu powinien jeszcze dostarczyć po to, żeby roślina wykorzystała ten azot, bo wiadomo jest, że nie ma sensu dostarczać ilości większej, niż roślina jest w stanie przyjąć. Także taka jest idea planów nawożenia. Ta grupa rolników, która nie jest zobowiązana do wykonania planów nawożenia, to do programów działań będzie dołączona tabela, która będzie mówiła o tym, jakie uprawy, jaką ilością azotu, nawozów azotowych należy zasilać. Proszę Państwa, to w zasadzie taka informacja z mojej strony, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, to byłoby wszystko, chyba że byłyby jakieś pytania. Ja oczywiście mogłabym mówić na ten temat daleko, daleko dłużej, ale nie chcę Państwa zanudzać. Natomiast Pana Przewodniczącego zapraszam do kontaktu ze mną i będziemy szczegółowo mogli rozmawiać. Dziękuję. Ja mam tylko pytanie. Proszę bardzo, oczywiście. Dyrektor, mam pytanie. Jak to jest, bo Państwo mówią, że akurat cięcicielem azotowym jest rolnik? Ponieważ jeśli się złapało chłopa za łeb, to trzeba mu dowodzić winę. To jest pierwsza rzecz. To on jest rodzicielem. Wcale nie jest konieczne, że to rolnik jest rodzicielem. Te normy, które są w sieci do spełnienia, to jest ponad prawie 4 dane na hektar łącznika dopuszczalne.
ponad 7 kwintali saletrzaku. Mogę pani tu gwarantować głową, że w naszym powiecie płockim jeden może 0,1% rolników daje takie dawki nawozowe azotu. 1,01%. Druga sprawa. 99% rolników to zastanawiam się, czy daje więcej jak 150 kg ekonomię. 150 kg saletrzaku lub innego nawozu azotowego. Nie ma takiej możliwości. Jeśli państwo, bo ja trochę poczułem z pani wypowiedzi, że była łapanka, złapało gestapo i do 10 rozstrzelano. Trafiło to na powiat płocki i akurat tak trafiło, że tak, to gminę, to gminę, to gminę. Nie, to się bardzo, że nie ma rzetelnych pomiarów. Przyjdźcie, zbadajcie glebę, czy jaka jest zasobność glebu. To wtedy miejcie rozeznanie. Jeśli macie państwo dać w moim okręgu, mojej miejscowości, i mi udowodnić, że ja daję jajwięgry, tak? Bo ja mogę pani przywieźć rachunki i pokazać, że ja tyle azotu nie daję. W niektórych przypadkach nawet pod górną granicę przy rzepaku nie daję tego, bo nie byłoby to opłacalne. A jeszcze jedna rzecz. Pani dyrektor, jeśli państwo narzucicie nam, co my mamy uprawiać, to zapłaćcie nam. Za to się wycofamy z produkcji rolnej. Zrobimy ze skansem, puścimy zajączki i będą przyjeżdżać Francuzi, Włosi, Niemcy, będą sobie strzelać, a my będziemy latać i będziemy nie robić nagami. Ale zapłaćcie nam za to, w porządku, nie ma problemu. O nic więcej nie chodzi. O nic więcej nie chodzi. Jeśli się dogoda minister jeden, drugi, chce wykonywać dyrektywy, to proszę bardzo, my tych norm nie przekraczamy. I proszę mi udowodnić, że ja jako rolnik jestem właścicielem, bo mi zależy, że żyję w środowisku, korzystam z wody, ja nie chcę pić tej wody. Ja jej nie trudzę. Proszę udowodnić mi, że ja tu jestem rodzicielem. Dziękuję. Bardzo proszę, pani dyrektor. Panie radny, dziękuję. Ja chciałam powiedzieć tak, że ponieważ ja pracuję przy wdrażaniu tej dyrektywy Komisji Europejskiej już właściwie od 8 lat i ja proszę mi wierzyć, że ja rozumiem państwa stanowisko, państwa ból i z tego też powodu dążymy do złagodzenia, możliwie jak największego złagodzenia wymogów dyrektywy azotanowej. Ale proszę mi uwierzyć, nazwa tej dyrektywy to jest dyrektywa wydana w 1991 roku numer 676 z dnia 12 grudnia 1991 roku i dotyczy ona ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Czyli ta dyrektywa mówi o zanieczyszczeniach wód pochodzących z rolnictwa. Jest cały szereg innych dyrektyw, które mówią o innych zanieczyszczeniach, które powodują zanieczyszczenie właśnie, o innych zanieczyszczeniach wód powierzchniowych i podziemnych. Jest dyrektywa, która mówi o tym, że zanieczyszczenia komunalne spływające z miast są przyczyną zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych. I tam jest zupełnie inna działalność dotycząca sfery komunalnej. Natomiast ta dyrektywa dotyczy stricte produkcji rolniczej. Natomiast to, co ja może tutaj w ferworze wypowiedzi zapomniałam powiedzieć szczegółowo o tym, w jaki sposób została przygotowana ta ekspertyza Jungu. Ekspertyza Jungu uwzględniała wszystkie sprawy, które się tyczą rolnictwa i produkcji rolniczej. Wobec tego dotyczyła i wynikała z informacji, które mówią o tym, jakie są gleby, jaka jest wysokość produkcji rolniczej, czy jest to rolnictwo przeważa intensywne, ekstensywne, czy produkcja rynkowa jest na tym terenie, czy jakie jest pogłowie, jaki jest stan pogłowia zwierząt gospodarskich, jaka jest wysokość nawożenia. Czyli ta ekspertyza, którą przygotował Instytut Upraw Nawożenia Gleboznawstwa, dotyczyła wszystkich tych czynników, które mogą mieć wpływ na zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziemnych. Także proszę mi wierzyć, że aczkolwiek no, możecie mieć państwo pewien niedosyt informacji, ale proszę z kolei też wziąć nas pod uwagę, że my nie mamy możliwości dotarcia do każdego pojedynczego rolnika, do każdego gospodarstwa z informacją na ten temat. Natomiast jak państwo chyba zauważyliście, w pewnym momencie w naszym kraju był bardzo duży pośpiech z wdrażaniem OSN-ów. Staraliśmy się zdążyć do końca kwietnia,
z wyznaczeniem tych OSN-ów i z prowadzeniem programów działań. Nie udało się to. Myślę, że odpowiednie gremia tłumaczą się już przed Komisją Europejską z tego faktu. No a my tutaj wynegocjowaliśmy właściwie już ze wszystkimi województwami na terenie RZGW warunki wprowadzenia obszarów azotanowych i w tej chwili wprowadzamy programy działań. Natomiast co się tyczy kwestii zwiększenia tych OSN-ów, bo proszę Państwa, na terenie RZGW w Warszawie do tej pory oczywiście były te OSN-y i ich powierzchnia na naszym terenie obejmujemy swoimi granicami 1/3 Polski, to jest cała Polska północno-wschodnia, to na naszym terenie do tej pory było 540 km2. W tej chwili pierwsza nasza propozycja dotyczyła wyznaczenia 10 tysięcy km2. No a, znaczy przepraszam, w poprzednich cyklach było 500 km2, a w tej chwili jest pierwsza propozycja dotyczyła 10 tysięcy km2, a kolejna obecna już jak gdyby usankcjonowana poprzez rozporządzenie dyrektora RZGW to jest około 5 tysięcy km2. To zwiększenie wynikało również ze stanowiska Komisji Europejskiej. My nie zwiększamy tej powierzchni dla zasady, prawda? Jeśli mieliśmy coś zrobić dla zasady, to wyznaczyliśmy OSN-y bardzo szczupłe na naszym terenie i one funkcjonowały przez 2 cykle wdrożeniowe, czyli 2 okresy 4-letnie. Natomiast w tej chwili no niestety musimy starać się sprostać wymaganiom Komisji Europejskiej, zwłaszcza w sytuacji, kiedy Komisja Europejska skierowała do naszego kraju tak zwaną uzasadnioną opinię, co jest ostatnim krokiem przed skierowaniem sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Sprawiedliwości, jeszcze sprawa nie została skierowana, spodziewamy się, że może być skierowana, natomiast Trybunał Sprawiedliwości oczywiście ma prawo naliczyć odpowiedniej wysokości kary. Próbujemy uniknąć tej sytuacji, aby nasz kraj z powodu wyznaczenia zbyt małych obszarów azotanowych był zmuszony do płacenia wysokich kar. Dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję, pani dyrektor. Jeżeli pan pozwoli, panie przewodniczący, ponieważ zaproszenie tutaj dotyczyło dwóch spraw, również przedstawienia informacji na temat pogłębiania Wisły. Tutaj rzeczywiście współpracownik, pan Jerzy Nowakowski, mógłby taką informację przedstawić. Ja właśnie może teraz poproszę. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. To bardzo proszę, pan Andrzej Samoraj. Ja chciałem zapytać panią dyrektor, czy jest już uchylone rozporządzenie ministra środowiska odnoszące się właśnie na OSN-a do... Chciałbym panią dyrektor zapytać, czy jest już uchylone rozporządzenie ministra środowiska mówiące o właśnie sporządzaniu bilansów, planów nawozowych przez rolników na OSN-ach. Jak to się ma do wprowadzonego przez panią rozporządzenia? Dziękuję. No tutaj panie radny, oczywiście, że rozporządzenie ministra środowiska nie jest uchylone i nie ma potrzeby, żeby w tej chwili to rozporządzenie uchylać, ponieważ ono jest podstawą dla dyrektora RZGW do wyznaczenia OSN-ów i do wprowadzenia programów działań. To rozporządzenie tyczy się konkretnie tego organu, który ma delegację, ustawową delegację do wyznaczenia obszarów azotanowych. To rozporządzenie nie tyczy się rolników w obszarach azotanowych. Rolników w obszarach azotanowych tyczy się rozporządzenie, akt prawa miejscowego wyznaczające rozporządzenie dyrektora RZGW, które jest aktem prawa miejscowego i jest opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Bardzo proszę, jeszcze raz pan Andrzej Samoraj. Jak rozumiem, jest to rozporządzenie tylko dla dyrektorów RZGW? Tak, to się tyczy wyznaczenia obszarów azotanowych, a obszary azotanowe wyznacza dyrektor RZGW. Ono jest skierowane. W treści jest wyraźnie mowa o rolnikach, że każdy rolnik ma sporządzać ten plan i to tam nie ma stwierdzenia, że dyrektor RZGW ma wyznaczyć OSN-y. To jest prawidłowość, ale rozporządzenie wyraźnie mówi, że każdy rolnik będący na OSN-ach ma taki plan sporządzać.
W treści rozporządzenia ministra środowiska z 2002 roku jest powiedziane, jakie elementy mają być zawarte w planie działań zaradczych. W ustawie prawo wodne jest zawarta delegacja dla dyrektora RZGW do wyznaczenia obszarów azotanowych i również do wprowadzenia programu działań zaradczych. Także państwa rolników na terenach azotanowych tyczy się tylko akt prawa miejscowego, czyli rozporządzenie dyrektora RZGW. Natomiast w jaki sposób dyrektor RZGW wykorzystał rozporządzenie ministra środowiska, to już za to odpowiada dyrektor RZGW. Pani dyrektor, Pani dyrektor, to ja rozumiem, że pani to rozporządzenie, które próbuje wprowadzić dotyczące właśnie zrobiła niezgodnie z tym rozporządzeniem. Bo tam zalecenia były wyraźne, tak? Że każdy rolnik, a nie tylko ten powyżej 100 hektarów ma sporządzać ten program. Proszę pana, pani jest w niezgodności z prawem? Czy pan apeluje o to, żebyśmy zmienili programy działań dla rolników gospodarujących w granicach OSN-ów i wprowadzili dla wszystkich rolników obowiązek robienia planów nawożenia? Pani dyrektor, ja jestem za tym, żeby w tym kraju panował porządek w prawie i logika, czyli jedno z drugiego wynikało, bo ja nie jestem prawnikiem, ale zdążyłem się nauczyć, że jest pewna gradacja dokumentów. Pierwszym nadrzędnym jest konstytucja. Dalej są ustawy i rozporządzenia wykonawcze ministrów. Następne jest dopiero prawo miejscowe. Dokładnie. Ja też tak to rozumiem. Wszyscy tak rozumieją. No ale to... Ale proszę o ciszę, mówi jeden. Panie mecenasie, czy mylę się w tej kwestii, czy dobrą gradację podałem? Dobra jest kolejność. Te wszystkie akty ogólnie obowiązujące są wymienione również w konstytucji. No. Ale w jakim sensie wprowadzam w błąd? Proszę mi powiedzieć, w jakim sensie wprowadzam w błąd? Proszę mi konkretnie powiedzieć, bo ja przekazuję państwu... Pani wprowadza rozporządzenie. To jest pana na ten temat prywatne zdanie w tej chwili. Jeszcze pan Tomasz Gorucki chciał zadać pytanie. Panie z miejsca, proszę państwa, ja po prostu jestem przerażony, gdzie ja żyję. Bo ja tak, w przeciwieństwie do kolegi Daniela, jeszcze w kwietniu trułem, w tej chwili już nie truję. Przedtem miałem prośbę o okazanie jakichkolwiek danych, z czego to wynika. Z panem z Ziągu długo żeśmy dyskutowali, nie był w stanie mnie przekonać i zaprzestał tego na spotkaniu w Bulkowie. W tej chwili słyszę, że od pani dyrektor, że ponieważ w Polsce grożą kary, to musieliśmy wprowadzić OSN. Proszę państwa, to jest problem rządu, a nie rolnika. I jeżeli mnie się nie udowodni, że ja truję, to w myśli prawa i konstytucji tego państwa ja nie truję. I wszystko. Dziękuję. To znaczy, proszę państwa, nie ma możliwości prowadzenia monitoringu pojedynczych gospodarstw. To są koszty państwa. To są koszty państwa, natomiast prawnie ja nie truję, bo nikt tego nie udowodni. A wiesz, dlaczego nie trujesz? Ale przepraszam. Przepraszam, zebranie. Tam się brakuje. Nie, dlaczego nie trujesz. Ale panowie, to znaczy, bo chaos wprowadzam. Bardzo proszę pani dyrektor, jeszcze kilka zdań i ten temat kończymy. Proszę państwa, monitoring jest prowadzony w pewien taki sposób, który jest akceptowany przez wszystkie instytucje w naszym kraju, które mają za zadanie zaopiniować. Mianowicie wybiera się pewne punkty, które są reprezentatywne dla danego terenu i w tym miejscu pobiera się próbkę do badań. Natomiast nie prowadzi się monitoringu wód ani powierzchniowych, ani podziemnych na terenie każdego gospodarstwa. Również nie prowadzi się monitoringu wód tych takich melioracyjnych, płytkiego poziomu wodonośnego, również na terenie każdego gospodarstwa. Także no proszę wierzyć, że nie ma i to nie ma uzasadnienia i w żadnym państwie europejskim takiej zasady się nie stosuje. No, pani dyrektor, to prawo działa w drugą stronę. Przepraszam pani przewodniczący. To dlaczego żądacie od rolników 6 miesięcy na budowanie i składowanie gnojowic? Za tym idą koszty. Jeżeli państwo nie chce dać kosztów na monitoring, to nie żądajcie od rolników kosztów na dostosowanie się do waszego prawa.
Panie radny, z takiego powodu oczekujemy z wykonania tych zbiorników, że taki jest zapis dyrektywy azotanowej. A tak jak powiedziałam, państwo przystępując do Unii Europejskiej zobowiązało się wypełniać wymagania dyrektyw Komisji Europejskiej. Proszę państwa, ja jestem przedstawicielem administracji rządowej, no więc proszę nie oczekiwać ode mnie innego stanowiska. Ale słuchajcie, ja myślę, że jak każdy jak zadał pytanie, to już nie róbmy takiej konwersacji, nie prowadźmy, tylko panie Tomaszu, zadał pan pytanie, na pytanie pani dyrektor odpowiedział i prosiłbym już dalej konwersacji nie prowadzić. Bardzo proszę, pan Wojciech Zmysłowski jeszcze. Ja mam pytanie do pani dyrektor. Jaka jest skala problemu na dzień dzisiejszy? Czy na jakich obszarach, w jakim procencie, nie wiem, użytków rolnych, rolnicy są powodem przekroczenia dopuszczalnego poziomu dopuszczalnego zawartości azotu glebu. Konkretnie ze źródłem rolniczym. Czy jest taki problem, czy go może nie ma? Może jest to na wyrost, może jest to na zaś. To znaczy, postaram się odpowiedzieć na pana pytanie. Proszę pana, właśnie odpowiedzią na to, na tak postawione pytanie miała być ta ekspertyza JUMOŚ. W ekspertyzie JUMBU wskazano na terenie naszego kraju te obszary, gdzie istnieje presja rolnicza, a gdzie równocześnie wody są zanieczyszczone ponad normatywnie azotanami, to znaczy są przekroczone wskaźniki, o których państwu mówiłam. No ja nie mam w tej chwili jakiejś dużej mapy, nie zabrałam tutaj ze sobą, natomiast no, taką drobną mapkę mogę tutaj panu pokazać. To mamy. Tutaj te ciemne tereny to są te, gdzie jest ten. Na ciszej jest? Tak, tak. To są te tereny, które są wyznaczone w ekspertyzie JUMBU do wyznaczenia OSN. Jeszcze chciałem zapytać pan Tomasz Duda. Bardzo proszę. Pan Tomasz Duda, bardzo proszę. Witam również w tym tonie mam pytanie. Dlaczego jedna instytucja państwowa może się dodać z drugą instytucją państwową, bo nie było podmiot wioś? Pan dyrektor Kasa przedstawił konkretne wyniki badań, opierał się na statystyce rolnej, tak jak Jumsiowa. To były konkretne wyniki badań, monitoring wód i mógł się cofnąć historycznie o 10-15 lat. Do 70. roku. Dokładnie. To jest instytucja państwowa, badania są na wiarygodne, które nie będą odważał, prawda? Czy już mówicie się, nie odważy się do dodatkowo, to się nie jest podatność ewentualna. I jeszcze jedna sprawa, już kończę, Ostatnio w programie telewizyjnym, nieważne, który program pokazano na Wiśle Wyspę. Wiecie państwo, jaka była wyspa? Niewielka, bardzo charakterystyczna. I była cała obsiana pomidorami, słonecznikiem, nawet arbuzy tam rosły. Nikt tego nie zasiął, proszę państwa. Okazało się, że było Warszawy z niemoczyszczalni, Praga konkretnie. I te wszystkie nasionka, przepływając tam przy tak niskim stanie wody, zaczęły kiełkować. Ja czuję, że największym trucicielem to jest właśnie Warszawa. I przestanie być od tego, żeby to oczyszczanie będzie na tych uruchomione. Także tak. Jakby to wziął. Dobrze. Panie radny, ja dziękuję. Proszę za pytanie. Chciałam powiedzieć tak, odnośnie Warszawy, to my wyznaczamy te obszary azotanowe ze względu na wyniki monitoringu na mniejszych znacznie rzekach niż Wisła. Bo że Wisła jest zanieczyszczona, to oczywiście jest. W Warszawie nie wyznaczamy OSN-u, ponieważ wiadomo, że to są zanieczyszczenia komunalne. Natomiast tutaj te wyniki monitoringu, którymi ja dysponuję i ja państwu mogę przytoczyć wyniki zaraz nazwy rzek, gdzie są prowadzone badania. Musiałabym tutaj to poszukać. Proszę państwa, chodzi o Nidę, zaraz mi się powiem, powiat płocki. Przysowa, Bobrownica, Bleźnica, Sierpienica, trwa od Sierpienicy do Ujścia, Osecnica, Karsówka. No to są te rzeki, które są ujęte w ramy Państwowego Monitoringu Środowiska. Tam są punkty pomiarowo-badawcze i wyniki monitoringu z tych rzek, z konkretnych jakichś lokalizacji, które w tej chwili nie przytoczę, ale one są oczywiście opisane. Ale proszę o ciszę, przepraszam panie, proszę o ciszę, nie rozmawiać. Były podstawą do zrobienia oceny stanu tych wód i do wskazania, czy jest przekroczenie azotanowe, czy nie.
Natomiast te wyniki, które przytaczał pan, pewnie hasa, ja nie, nigdy się z nim nie spotkałam na żadnym spotkaniu wprost, bo pewnie byłaby też trudna dyskusja, ale one jak najbardziej potwierdzają zasadność prowadzenia OSM, tych, o których mówimy. Proszę mi wierzyć. Przede wszystkim, panie radny, ja muszę powiedzieć, że my w tej chwili kierujemy się wynikami badań za ostatnie 4 lata, nie za ten okres wcześniejszy, ponieważ ten okres wcześniejszy był brany pod uwagę przy wyznaczeniu pierwszych OSM-ów w 2004 roku. Później w 2008 roku była kolejna weryfikacja. Również następne 4 lata braliśmy pod uwagę, a teraz bierzemy pod uwagę ostatnie 4 lata, tym się musimy kierować. Takie są wskazania Komisji Europejskiej i umowni dyrektywy azotanowej. Także dziękuję bardzo serdecznie pani dyrektor. Za trudne były pytania, mocno panią męczyliśmy, ale muszę powiedzieć. Starałam się wyjaśnić. I bardzo serdecznie pani podziękować. I cechuje panią bardzo wysoka kultura osobista i za to pani bardzo dziękuję. Wypowiedź miała pani, wypowiedź pani była wyjątkowo spokojna, wyważona i bardzo serdecznie dziękuję. Pana Nowakowskiego. Tak, ja wiem. Teraz zabierze głos pan Jerzy Nowakowski, kierownik Wydziału Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych. Bardzo proszę. Też z regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Warszawy. Panie Przewodniczący, Panie Starosto, Szanowni Państwo. Krótką informację Państwu przedstawię dotyczących prac pogłębiarskich prowadzonych w roku bieżącym w stopce rolnika włosławskiego. Wiązek włosławski, stopień do dostawku, eksplodowane są już za 40. Przy projektowaniu stopnia tego stopku założono w zbiorniku tajemną tzw. martwą w ilości 100 milionów metrów sześciennych, która to tajemność miała być wypełniana stopniowo rumowiskiem zleconym rzekomiskiem. Przez te 40 lat oszacowano, że w topce zbiornika włosławskiego osadziło się 60 milionów metrów sześciennych piasku. To gdybyśmy teraz to policzyli przez te 40 lat, to wypada około 1,5 miliona metrów sześciennych w ciągu roku, co oczywiście nie jest tak, że każdego roku jest 1,5 miliona metrów sześciennych. Zależy to oczywiście od przepływu rzeką Wisłą. Tak na przykład w roku 2010 prawdopodobnie osadziło się w granicach ponad 2 miliony metrów sześciennych, a w roku bieżącym chyba nie przekroczy to 700 tysięcy metrów sześciennych, bo mamy niskie stany, niskie przepływy i ten materiał jest tak wleczony. To jest jeszcze tak, że z tych 100 milionach metrów sześciennych tej pojemności martwej, gdzie ten piasek powinien być gromadzony, to można powiedzieć, że w jednej trzeciej, w jednej czwartej przed zbiornikiem, przed tamą w Włocławku, to ta pojemność jest jeszcze pusta. Z tego wynika, że ta sedymentacja następuje głównie w górnej części stopki zbiornika włosławskiego. Dlatego też w roku bieżącym skupiliśmy się na udrażnianiu stopki zbiornika włosławskiego na odcinku tam, gdzie tworzyły się w latach, w ostatnich 3 latach zatory lodowe i gdzie lodomacze miały problem z przepłynięciem przy usuwaniu tych zatorów. To wygląda w ten sposób, że na wysokości Pokłacina, to jest 634 km, i troszeczkę jeszcze 2 km niżej, zostało usuniętych 350 tysięcy metrów sześciennych za kwotę ponad 4,3 miliona więcej z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Aktualnie trwają prace w kilometrze 650, to jest miejscowość Rokicie, gdzie usuniętych będzie do połowy listopada 200 tysięcy metrów sześciennych oraz 25, czyli wczorajszym, rozstrzygnięty został przetarg na wykonanie prac bagrowniczych na wysokości Brwilna
przewidziano tam w ramach zamówienia publicznego usunięcie 154 tysięcy metrów sześciennych za kwotę ponad 1 800 000 zł. Gdybyśmy teraz to sobie sumowali, to w roku bieżącym usuniemy w granicach 750 tysięcy metrów sześciennych rumowiska za kwotę prawie 7 milionów złotych. Jeżeli Państwo zauważycie, to wcześniej powiedziałem, że w tym roku sedymentacja nie powinna przekroczyć 700 tysięcy metrów sześciennych, czyli akurat finansujemy tą ilość, która powinna w tym roku, to przewidujemy do końca roku, nastąpić sedymentacja z tą ilością, którą w tej chwili wykonaliśmy. Te prace są dlatego potrzebne, żeby stworzyć możliwość wykonania rynny w rzece Wisły dla jej udrożnienia, jak gdyby powyżej mostu w Płocku w kierunku kilometra 618, to jest rejon 618, to jest rejon Wykowa. Dlatego, że jak powiedziałem, w tym miejscu tutaj poniżej mostu w Płocku w kierunku Wilna tworzyły się zatory i lodowomacze miały problemy z ich usuwaniem. Te prace w czasie zbiornika włocławskiego od mostu, nowego mostu w zasadzie w Płocku w kierunku Wykowa przewidujemy wykonać w ramach takiego programu, który dotyczy makroniwelacji zbiornika włocławskiego oraz przebudowy dwóch zapór bocznych, to jest zapory w Nowym Wilnowie, którą trzeba podwyższyć o 80 cm i zapory bocznej na odcinku od Jordanowa poprzez Tokary do Radziwia, gdzie rzędna wysokości jest, rzędnych wałów jest prawidłowa, ale trzeba uzupełnić zniszczone umocnienia płytami od strony odwodnej i wykonać zagęszczenie tych wałów. Program ten od 2 lat mamy złożony wniosek na decyzję środowiskową. W roku przyszłym będzie to 3 lata. Rozpatruje to w tej chwili Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która skierowała ten wniosek do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i miesiąc temu odbyło się posiedzenie Krajowej Komisji Oceny Oddziaływania na Środowisko w tym zakresie. No, generalnie rzecz biorąc stwierdzono pewne prawidłowości w założeniach do usunięcia na niebagatelnej ilości, bo to jest wykonanie terenne, to szacuje się, że w ten sposób będzie usuniętych 5 milionów metrów sześciennych piasku. Przy czym w ramach tej decyzji będziemy musieli wykonać pewne rekompensaty przyrodnicze. Taka rekompensata to jest mniej więcej to, Państwu tak podam do orientacji, żebyście wiedzieli, jaka to jest skala problemu. Przy okazji naszych robót w Rynnie utracie ulegnie ponad 8 hektarów lasów węgów, ale musimy otworzyć 40 hektarów. Dalej będziemy musieli otworzyć powierzchowki piętrzenia, wykonać nowe wyspy w korycie rzeki Wisły na powierzchni 15 hektarów. Rekompensata musi być, nie? Dalej będziemy musieli na terenach zalewowych, tak zwanych muliska brzegowe, gdzie tracimy przy tych robotach 4 hektary, odtworzyć 15 hektarów. No i to są oczywiście tematy, które w tej chwili są dyskutowane. Na dobrą sprawę jeszcze nie wiemy, jaki będzie los tej decyzji środowiskowej, ale tak mniej więcej zostało to zaopiniowane. Przy czym został wybrany i zaopiniowany wstępnie taki wariant drugi, którego polega na tym, że z tego odcinka, o którym wspomniałem, czy to od Płocka w kierunku Wykowa, będziemy ten materiał przemieszczać szalendami w rejon, w dolnej części partii zbiornika włocławskiego, co oczywiście zwiększy koszty 5-krotnie. Ale prawdopodobnie tylko na takich warunkach otrzymamy zgodę na prowadzenie tych prac. Jesteśmy przygotowani, jak Państwu powiedziałem,
Wykonaliśmy to rynne w roku bieżącym, jeszcze w listopadzie i grudniu roku ubiegłego na zmienniku włocławskim poniżej mostu w Płocku, już teraz mamy, gdzie ten materiał jakby przesunąć. Utworzył się pewien spadek, no ale teraz trzeba tutaj na tym odcinku do Wychowa wykonać te prace bagrownicze na tych warunkach, które Państwu powiedziałem. To jest to, co w tej chwili jest. Składamy wnioski na dofinansowanie tych prac. Mamy jak gdyby możliwość złożenia w różnych ramach różnych programów i to rzeczywiście jeszcze w tym roku takie wnioski zostaną złożone pod pieniądze, które są potrzebne na wykonanie tych prac i na warunkach tych, o których tutaj mówimy. Ale to nie tylko to, bo jeszcze prace bagrownicze, to już Państwa może mniej dotyczy, ale też ma to wpływ na materiał obliczony rzeką Wisłą. To będą wykonywane około 5 milionów złotych. Planujemy wydatkować na prace pogłębiarskie liniowego dworu i jeszcze wyżej przed Warszawą, gdzie również następują sedymentacje i tworzenie się wysp kierujących nurt wody na obwałowanie. To jest taki zakres prac bagrowniczych, które ja to wszystko w odpowiedzi na zapytania pana starosty wcześniej już taką odpowiedź pan starosta otrzymał. To, co w tej chwili podałem, to jest dosłownie informacja z dnia wczorajszego, uaktualniona również o te wyniki przetargu, które się odbyły. W każdym bądź razie w tym roku przynajmniej udało nam się zbilansować ilość materiału wprowadzanego do czaszy Dolnika Włocławskiego z tego resztu, które wykonaliśmy. Jeżeli nasze plany, nasze wnioski byłyby poparte środkami finansowymi, to doprowadziliśmy w jakimś tam czasie, a to jest rok 13 do 16, do wytworzenia taki rynny z Sopcy Dolnika Włocławskiego, która na kilka lat udrożniłaby i nie powodowała zwyżki stanu wody przy przypływach wielkich wód. Ostatnie takie prace, które były wykonywane na większą skalę, to Państwo może część pamięta, to już po powodzi w roku 82, gdzie taką właśnie rynnę wykonano począwszy od skoków, aż do rybak mniej więcej. I ten materiał wówczas poszedł głównie na budowę nowych, podwyższenia, przebudowy obwałowań, wzmocnienie zapór bocznych i taka technika więc była stosowana. Dzisiaj przy tym przewożeniu tegoż urobku w czasie zbiornika, no oczywiście będzie to dużo drożej, no ale takie warunki prawdopodobnie otrzymały decyzje środowiskowe. To tyle informacji na tych prac pogłębiarskich. Są one w zasadzie optymistyczne, chociaż ten perspektywa czasu 13-16 to jest wydatkowanie w granicach, jak Państwo widzicie, 15 milionów, może więcej złotych w ciągu roku. No musi być poparte środkami finansowymi. Na razie takie deklaracje istnieją. Jak to się okaże w praktyce, czy te środki będą nam przyznane i będziemy mogli te pasy prowadzić, to jeszcze oddzielna sprawa. No, całe szczęście, że są firmy wykonawcze, które zgłaszają się w przetargach. Przetargi są rozstrzygane w granicach od 20, nawet 25% taniej niż zakładamy w naszych kosztorysach, dzięki temu, że jest konkurencja. I dobrze, bo dzięki temu no, nie mamy problemów z potencjałem wykonawczym i te prace realizowane są póki co w zakładanej ilości. Na tyle informacji. Panie Przewodniczący, dziękuję uprzejmie, że mamy możliwość poinformowania Państwa, bo to jest temat, który gminy nadwiślańskie rzeczywiście bardzo interesuje. I jeśli jakieś pytanie, to bardzo proszę. Dziękuję. Tu pierwszy zgłaszał się pan Adam Bartosiak. Pytanie ma, już tu oddaję mikrofon. Informacja była bardzo ciekawa, panie dyrektorze, i sporo rzeczywiście się robi. Niemniej jednak matematyka jest nieubłagalna. Jeżeli mamy namówów rocznie 1,5 miliona metrów sześciennych, 2 milionów, a w tym roku, kiedy Wisła jest bardzo niska, wydobędziemy do 700 tysięcy metrów sześciennych, to my już po prostu mamy zaległości.
Czyli jak w tym roku my nie wyrównamy tego, co ona mula nam, to my będziemy mieli sytuację z roku na rok coraz gorszą. I prośba byłaby taka, żeby przynajmniej tyle pokrewnej siły napływa, albo nawet więcej, to wtedy będziemy te wieloletnie zaległości po prostu wyrównywać. Sprawa rynna jest absolutnie priorytetowa, bo w sytuacji powodzi zatorowych w zimę, to jak nie ma rynny, to nie ma ruchu pod tej lodołamacji. Po prostu jesteśmy praktycznie w tych sprawach bezsilni, dlatego te dwa elementy są ważne. Przy okazji myślę, że dobra sprawa miasta Płocka, że podwyższa tą drogę 575 do poziomu wysokości przegrody w Jordanowie, bo to nam daje możliwość w sytuacji tragicznej, że nie ma zamknięcia tej drogi i ruch cały czas po drodze wojewódzkiej się z Gąbina, ze Słupic odbywa do Płocka. Dziękuję bardzo. A tak, jeśli chodzi o tą drogę, to oczywiście wspólnie podwyższamy, bo my też pracujemy w kosztach podwyższenia w części samej tej kubatury zapory. Miasto robi już te podjazdy i droga asfalt. To jeszcze powiem tak, odnośnie tego bilansu. Ja powiedziałem, że te 1,5 m² to jest średnio w ciągu minionych 40 lat, prawda? Bywa, że jest to więcej, kiedy są większe przepływy, przykład roku 10, gdzie było to na pewno więcej, ale w roku akurat bieżącym to myśmy to zbilansowali. Bo przy tym niskim przepływach materiał wleczony rzeką Wisłą jest z ograniczonej ilości. Wiadomo, przepływ jest mniejszy, erozja mniejsza. I prawdopodobnie te nasze ilości, to 750 000 m³, zrównoważy ilość materiału najesionego, a może nawet i przewyższy. Bo to akurat korzystny jest rok co do najesionego równowiska. A potencjał nasz dzięki różnym środkom, bo my tu korzystamy, proszę Państwa, z Funduszu Zdolności Unii Europejskiej, korzystamy z rezerwy celowej Ministra Środowiska. Również Energa Hydro partycypuje w kosztach robót pogłębiarskich i dzięki właśnie tym środkom wszystkim mieliśmy taki potencjał do wykonania. Jest taki problem, że zakładamy pewne kwoty w kosztach inwestorskich, potem okazuje się, że przetargu konkurencja podaje niższe ceny, a my potem już nie mamy czasu na wykorzystanie tych pieniędzy, które zostały, no ale to jest prawo handlu i prawo oferty. Czasami w jednym miejscu na przykład okazało się, że musimy dołożyć środki finansowe, bo jeden oferent był, wiedział, że już jest późno, nie ma konkurencji i złożył wyższą ofertę, prawda? Natomiast tak już około 10 zł to za metr sześcienny, takie były oferty i to pozwoliło na tą ilość. Myśmy tylko przekroczyli to, co planowaliśmy w metrach sześciennych, ale w złotówkach nie, no ale dzięki tym przetargom tylko tańszy. Bardzo proszę, pan Henryk Kamiński, radny powiatu, chciał zabrać głos. Proszę pana, chciałbym, żeby pan w kilku słowach wytłumaczył logikę wykonania tej rynny na wysokości Popłacin, gdzie ten urobek z rynny jest przelewany wraz z wodą w Międzywale i jest niesiony dalej do zbiornika włocławskiego, bo ten zbiornik włocławski, jak rozumiem, to zaczyna się tam w rejonie Duninota, tak? Nie. Zbiornik włocławski zaczyna się na wysokości Wykowa, w kilometrze 608. To już jest zbiornik, tak? To już jest zbiornik, już jest stawka zbiornika. No to tak, już odpowiadam na pytanie, wiem o co chodzi. Wie pan. Tak. To polega to na tym, że chcąc, żeby z rejonu właśnie od Wykowa począwszy w dół do Płocka mogły zostać przemieszczone w sposób naturalny rzeką Wisłą piaski, trzeba najpierw przygotować miejsce rynne tutaj od mostu, jakby w stosunku tego zbiornika, gdzie ta sedymentacja już przeszkadza pracy lodołamaczy. I tam się będą zatory, tam jest najpłyciej. Prawda? To, że to odkładamy na boki, to nie ma takiej przeszkody, gdyż w tym miejscu już jest zbiornik szerszy i hydraulicznie rzecz biorąc, ta woda, wielka woda mieści się. Ona się może nie mieścić tam, gdzie są wywołowania. Ale nie się zabiera to. No nie zabiera, bo to co zabierze, to jest odjęte jak gdyby z tej kubatury, a mierzone jest to tam odkładzie. Czyli jeżeli mówię, że 350 000 m³ zostało wyregulowanych, to jest to, co zostało odłożone, prawda? Odłożone. Natomiast, no, tak jak wspomniałem, w latach następnych, według tych warunków środowiskowych, będziemy to przewozić szalandami, czyli nie polerem, tylko szalandami, rejon tam, gdzie ten piasek nie dopłynął, prawda?
Oczywiście to kosztuje 5 razy drożej. No ale, ale coś za coś, prawda? Bo już powoli nie mamy gdzie tego materiału odkładać. Są tam pewne lokalizacje, że na zawale będzie można odłożyć ten piasek, a to są skromne, niewielkie ilości, prawda? Natomiast poprzez fakt, że, bo chodzi o to, żeby tak utrzymać tak zwaną naturalną dynamikę rzeki, czyli to, co przypływa Wisłą, że woda miała energię i, tą, i ten piasek przemieszczała niżej, prawda? To byłoby idealne, no ale do tego nam brakuje budowli regulacyjnych, których dzisiaj już odtwarzać nie bardzo możemy, bo jest sprzeciw. W związku z tym trzeba pomagać przy takich robotach pogłębiarskich. Gdyby była normalna dynamika rzeki utrzymana, to teoretycznie ten materiał powinien sam zostać przemieszczony wraz z wodą w dolne partie zbiornika. Jak powiedziałem, przy samym zbiorniku są takie głębokości, że piasek tam jeszcze 40 mm sześciennych się zmieści. To jest zapas dosyć duży. Dziękuję. Pan Andrzej Samora jeszcze chciał zabrać głos i zapytać. Wielu radnych nas tu nurtuje takie pytanie, czy jest możliwość przez podmioty prywatne wydobywania tego naniesienia z Wisły w celach komercyjnych? Czy jest taka możliwość ewentualnie, jeżeli jest, jak to się odbywa, że taki podmiot mógłby coś takiego robić? Znaczy są takie sytuacje, tylko że może nie na tym tutaj odcinku powiatu polskiego, bo ten materiał tutaj zgromadzony to nie jest zbyt dobrze traktowany przez ci, którzy handlują, bo on jest za drobny, bo to jest kwestia tej sedymentacji odpowiednio. W górze osadza się większy, grubszy materiał, a im dalej w czasie zbiornika i niżej, tym drobniejszy. Ten drobny praktycznie nie jest zainteresowany. No, były takie tutaj przecież na wysokości na prawym brzegu i jest taki pan, który terefolisko miał, zgromadził, sprzedał ten piasek. W tej chwili jak gdyby tej działalności nie prowadzi. My uzgadniamy z nim, żeby w miejscu, gdzie on to składał, wydzierżawać do niego ten teren, prawda, i włożyć mu z materiał i potem udostępnić ten materiał już do sprzedaży, prawda. Ale mówię, to jest trochę tam pogłębiarką taką u głową, który jest zgromadzony tutaj na teren, na lokalizacji ujścia rzeki Brzeżnicy, tutaj na prawym brzegu ten materiał jest zgromadzony i sprzedawany, ale są to mniejsze ilości. W górnym odcinku rzeki Wisły, tak byłem w Warszawie, jest większy zainteresowany, tam jest dużo lepszy materiał Wisłą niesiony. Ten już nie jest taki materiał, który potem spotyka się z zainteresowanym w sensie zbytnym. Ale jest to możliwe. Oczywiście, jeżeli są tylko chętni i oni wskazują lokalizację, ale tutaj na Płocku nie bardzo wskazują. Może, no ale powiedzmy, że przy tych argumentacjach, które by to mówimy, jest to możliwe. Natomiast no, oczywiście droga jest procentualnie dużo dłuższa. Ale no, praktycznie biorąc dzisiaj to mało, gdzie nie mamy natury. No, dziękuję bardzo panu kierownikowi utrzymania wód i urządzeń wodnych, panu Jerzemu Nowakowskiemu za zabranie głosu, za udzielanie odpowiedzi. I jesteśmy przekonani, że sytuacja no, będzie się poprawiać, czyli to dno Wisły będzie się obniżać docelowo. Bardzo proszę teraz o zabranie głosu pana Radosława Rybickiego, dyrektora departamentu województwa mazowieckiego, który dzisiaj reprezentuje pana marszałka Adama Struzika. Bardzo proszę panie dyrektorze o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo, rozumiem, że już o SN-a nie będę mówił, żeby nie pokazać do tematu. Powiem tylko jedno, że pan marszałek przygotował projekt stanowiska Konwentu Marszałków w tym obszarze. W dwóch zdaniach to stanowisko powinno się składzie na to, ażeby w ramach wspólnej polityki rolnej 14-20 mieszkańcy rolnicy, mieszkańcy, które będą objęci OSN-ami, mogli skorzystać ze specjalnego wsparcia i Konwent Marszałków, mam nadzieję, takie stanowisko przyjmie, zostanie to przesłane do pana ministra rolnictwa i takie wsparcie do nowego miesiąca reklamowania dla tych, którzy niestety będą w tych OSN-ach będzie przygotowany. Proszę państwa, ja w kilku zdaniach powiem o tym, co my robimy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i kilka zdań
takich, które rysują się na przyszłość. Być może to jest nie bezpośrednio dotyczy starostwa, chociaż zaraz też powiem, że może w przyszłości będzie. Natomiast bardziej dotyczy samorządu gminy, ale jak rozumiem, wszyscy mieszkamy w jakimś, nie wiem, jak powiecie, i w województwie, także te prace nasze mogą się łączyć. Proszę Państwa, jesteśmy na etapie kończenia wdrażania programu rozwoju obszarów wiejskich. Jeszcze jedno działanie, mam nadzieję, za 2-3 tygodnie będzie uchwała zarządu naszego województwa, gdzie udzielimy wsparcia na obszar gospodarki wodnej, kanalizacyjnej. I tak naprawdę w tym działaniu będziemy mieli całą alokację wykorzystaną. Mam niewielkie jeszcze oszczędności w działaniu dotyczących odnowa wsi. Ponieważ zbliżamy się do końca okresu programowania, czyli to naprawdę tych działań administracyjnych, to już jest powoli koniec okresu programowania, czyli rok 2013. Ministerstwo Rolnictwa obiecało nam, że obiecało przenośnie, tak? Obiecało, że tak zrobi, ale obiecało, że do końca roku da nam informację, w jaki sposób będziemy realizować finał programu rozwoju obszarów wiejskich w programie 713, to znaczy czy będziemy mogli realokować środki te z oszczędności na różne inne działania, czy będziemy mieli możliwość tak zwanej nadkontraktacji, czyli w ramach oszczędności dokontraktujemy środków w ramach ogłoszonych naborów. I tutaj w zależności od tego sposobu, jaki ministerstwo zaproponuje wszystkim województwom, albo będziemy realokować te środki pomiędzy działaniami, albo będziemy ogłaszać jeszcze jedne nabory. Myślę, że do końca tego roku te informacje powinniśmy otrzymać i zarząd naszego województwa podejmie decyzję, kiedy, jakie działania podjąć, czy realokować, czy zapasować na kontraktację, tak żebyśmy mogli w pełni, w całym komplecie środków wykorzystać z tych działań, które są na dzień dzisiejszy nam przypisane. Szanowni Państwo, i pan prezes Szymulewicz trochę mówił o przyszłości, ja powiem to, co w takich rozmowach mniej lub bardziej roboczych w Ministerstwie Rolnictwa zanosi się na 14-20 w tych działaniach, których my jako samorząd województwa uczestniczymy, mówię tutaj o programie rozwoju obszarów wiejskich. Ale najpierw zdanie, to co powiedziałem, że być może warto by się pokusić, ażeby podjąć wszelkie możliwe starania i oczywiście z ramienia pozycji zarządu województwa w konsultacjach z Ministerstwem Rolnictwa będziemy ten temat podnosić, ażeby samorządy powiatowe dopuścić jako beneficjent programu rozwoju obszarów wiejskich do tych działań, które dzisiaj były realizowane w ramach odnowa i rozwój wsi. Bo być może część ciągów pieszych, tak, bo to tak nazywaliśmy nie tylko chodnikami, ale część ciągów pieszych, być może część kształtowania przestrzeni przy Państwa jednostkach można by wesprzeć w ramach właśnie tego działania. I tutaj myślę, że my będziemy takie starania poczyniać, natomiast jeżeli by się udało też z pozycji starostw, czy też konwentu starostów takie wsparcie uzyskać, byłoby bardzo dobrze. Tym bardziej, że proszę Państwa, przedstawiciele ministerstwa coraz częściej mówią o takim trochę kombinowanym programie rozwoju obszarów wiejskich 14-20, gdzie będzie to program horyzontalny, czyli taki jak w tym momencie mamy, ale z dużym elementem regionalności. Czyli należy to oczekiwać w ten sposób, że jako region będziemy mieli dość dużo do zgłoszenia, dość dużo do powiedzenia przy tym, w jaki sposób ten program będzie kształtowany. Bo na dziś dzisiejszy dostaliśmy jak gdyby wytyczne, 6 działań, takie koperty. Tak? Teraz wygląda na to, że w tych obszarach, czyli jak gdyby
i ilości, i celowości zadań będziemy mieli dużo więcej do powiedzenia i być może też w tym kierunku warto zastanowić się nad tym rozwiązaniem, żeby starostwa, tudzież jednostki podległe starostwu, tak jak teraz gminy, mogły w tym programie uczestniczyć, bo być może dzięki właśnie tym zapowiedziom, które ministerstwo delikatnie wysyła do samorządów, przygotowanie czy ustalenie zakresu tych działań też będzie w dużej mierze naszą pracą i tutaj uda się pewne rzeczy dopisać, te, które na dzień dzisiejszy nie mogliśmy wspierać. I tak jak powiedział pan tutaj Szumlewicz, wygląda na to, że zakres środków będzie bardzo podobny dla samorządowców powiatów gminnych. Informacja jest taka, że wygląda na to, że działanie odnowa i usługi będą połączonymi działaniami pod ogólną hasłem małej infrastruktury i tutaj gdyby ten środek będziemy pewnie na etapie roboczym musieli wypełnić. I tutaj właśnie widzę tą możliwość pewnych działań, pewnych zapisów do wprowadzenia, tak żeby się ten krąg beneficjentów i krąg działań do realizacji był powiększony. I jeszcze jedna informacja dla tych wszystkich, którzy funkcjonują w ramach lokalnych grup działania i Partii Kościół Lider. Wygląda na to, że ta forma wsparcia będzie się nadal rozwijała i pozostanie bez zmian, także warto zastanowić się nad funkcjonowaniem lokalnych grup działania, nad ich być może przekształcaniem. Ogólna tendencja jest taka, zresztą tendencja też europejska, że lokalne grupy działania są to dość duże, prężne instytucje i wszystko wskazuje na to, że nowe okresy programowania będą to instytucje funkcjonujące w tak zwanym liderze wielofunduszowym, czyli zadania dla lokalnych grup działania będą przypisane nie tylko i wyłącznie w programie rozwoju obszarów wiejskich, ale wszystko wskazuje na to, że będą lub powinny być przypisane też w różnych innych programach, tak żeby mogły się dalej RGD-y rozwijać i funkcjonować. Proszę Państwa, i na koniec chciałbym podziękować Państwu za udział w naszych dożynkach wojewódzkich. Tak jak na wszystkie spotkania, tych jestem, dziękuję za uczestnictwo, za delegację. Jest to wspólne nasze święto podziękowania za pomoc, za ciężką pracę i naszą wspólną pracę wszystkich szczebli samorządu, jak również instytucji rządowych i pozarządowych. Jeżeli byłyby jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeżeli nie, to jeszcze potem z Państwem będę, także zapraszam. Bardzo serdecznie dziękuję panu Radosławowi Rybickiemu, dyrektorowi Departamentu Rolnictwa, za zabranie głosu, za przedstawienie, no myślę, że ciekawych informacji interesujących nas tu wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję panie dyrektorze. Szanowni państwo radni, szanowni państwo zaproszeni goście. Teraz jeszcze miał zabrać głos pan Andrzej Samoraj z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Miał zabrać głos pan Wojciech Banaszczak, kierownik Polskiego Oddziału Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, pan Jacek Gruszczyński, powiatowy lekarz weterynarii i pani Franciszka Teresa Skóra, kierownik delegatury wojewódzkiego Inspektora Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin. Ale mam pytanie. I jeszcze pan także Jarosław Mioduski z KRUS-u. I z tym, że jest taka moja propozycja, jeśli państwo radni to zaakceptują, że jeśli są pytania do tych osób, to im zadamy, ażeby oni już nie zabierali głosu ze względu na czas. Wszystkie te osoby, te 5 osób, które wymieniłem, dały informacje ze swojej działalności. Część tej informacji jest umieszczona w tym ogólnym informacji, którą pani Maja Cyska Żelechowska przygotowała jako dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa. I teraz, to jeżeli ktoś się będzie chciał z tymi informacjami zapoznać, no to może w Biurze Rady to uczynić bez za większych problemów. I teraz tak, czy akceptujecie państwo takie rozwiązanie? Tak.
No to dziękuję. Czy bardzo proszę teraz o czytanie projektu uchwały pana przewodniczącego Komisji Uchwał i Wniosków. Wpłynęła do nas prośba od pana Jacka Gruszczyńskiego, powiatowego lekarza weterynarii, o wsparcie jego stanowiska. I tutaj tak szybciutko na gorąco została przygotowana uchwała w tej sprawie. Przeczytam. W sprawie wsparcia stanowiska powiatowego lekarza weterynarii w Płocku z dnia 25 września skierowanego do wójtów gmin, burmistrzów miast gminy powiatu płockiego. Podstawę prawną pominę. Paragraf pierwszy. Rada Powiatu w Płocku popiera stanowisko powiatowego lekarza weterynarii w Płocku z dnia 25 września 2012 roku skierowane do wójtów gmin i burmistrzów miast gmin powiatu płockiego w sprawie rozwiązania problemu bezdomności zwierząt i ich znakowania, nawiasie chipowania, opracowania jednolitego trybu postępowania w sytuacjach odnalezienia padłych zwierząt oraz sytuacji, gdy zwierzę jest ofiarą wypadku, poprzez sporządzenie procedur dotyczących postępowania w wyżej wymienionych sytuacjach logistycznie opartych o funkcjonujące na poziomie gmin, miast i powiatów Centra Zarządzania Kryzysowego. Informowania rolników powiatu płockiego przeprowadzających ubój świń w gospodarstwie w celu pozyskania mięsa na własny użytek do badania mięsa w kierunku włośni metodą wytrawiania w uruchomionej w dniu 1 października 2011 roku stacji badania mięsa. Paragraf drugi. Stanowisko powiatowego lekarza weterynarii z dnia 25 września 2012 roku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Uchwałę przekazuje się wójtom gmin i burmistrzom miast i gmin z terenu powiatu płockiego. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję panu przewodniczącemu Komisji Uchwały i Wniosków. Tu wiceprzewodniczący pan Adam Bartosiak mówi, że Komisja Rozwoju Gospodarczego również poparła takie stanowisko wcześniej na swoim posiedzeniu. Czy ktoś z państwa radnych ma uwagi do projektu lub do tematu? Nie wiem. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przed chwilą przeczytanego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada Powiatu projekt uchwały przyjęła jednogłośnie. Teraz pozwólcie państwo, że za chwilę ogłoszę przerwę, ale wcześniej jeszcze poproszę tu pana Andrzeja Tulińskiego, któremu tak bardzo serdecznie dziękował pan starosta Michał Bosko, dając sprawozdanie zarządu do okresu sesyjnego. A teraz pan Andrzej Tuliński chce podziękować jeszcze innym osobom. Bardzo proszę panie Andrzeju, zapraszamy pana. Panie Przewodniczący, Panie Starostwo, Wysoka Rado, Szanowni Goście. Pan Starosta już w swoim sprawozdaniu powiedział, że 15 września odbył się właściwie 9 już samorządowo-mazowiecki turniej miast i gmin. I tradycyjnie jak w latach poprzednich, takim tym roku, ten rok po prostu przed jubileuszową taką imprezą, która będzie w przyszłym roku, już 10, chcieliśmy po prostu zrobić to w większym takim zakresie, z większą ilością reprezentacji. Chciałbym tylko powiedzieć, że w 9 turnieju miast i gmin udział wzięło aż 11 reprezentacji. Niektóre składały się nawet ponad setki uczestników. Przeciętnie 40-50 uczestników każda reprezentacja miała. Nie omieszkam powiedzieć, jeśli stwierdzę, że drugiego takiego turnieju samorządowego nie ma w Polsce. Nie ma w Polsce, bo jeżeli uczestniczy prawie 900 osób jednego dnia,
w jednym miejscu. Kibicuje im jeszcze około 400-500 ludzi. Jest to, proszę Państwa, osiągnięcie bez precedensu. Dużo to pracy wymagało. Różnie to było. 2 miesiące wyjęte z życia, ale dzięki takim osobom jak pan marszałek, jak pan starosta, jak Bank Spółdzielczy Bozanowie, firma Bakoma, która pod każdym względem, no prywatni też sponsorzy, jak pan starosta jeszcze, pan przewodniczący i wielu innych po prostu pomogło, aby taka impreza się odbyła, że jesteśmy dumni i myślę, że powinniśmy się cieszyć, bo to była duża promocja dla województwa, dla powiatu, no i dla gminy Bodzanów, która, prawda, gdzie się to odbywało. Ja tak szybko, żeby Państwa tutaj nie zanudzać, powiem tak, jakie były suche wyniki. Proszę Państwa, w tym turnieju startowało Starostwo Powiatowe Płock, miasto i gmina Glinojec, gmina Wulkowo, gmina Cegłów, gmina Mochowo, gmina Mała Wieś, gmina Rościszewo, gmina Słupno, gmina Słupice, gmina Załódzki oraz gmina Bodzanów, gospodarz turnieju. Jak powiedziałem, ogółem było to 879 uczestników. Oprócz konkurencji sportowych i rekreacyjnych były przepiękne pokazy promocji gmin, pokazane na podstawie żywych obrazów. I to, co w tym roku było, oczywiście Państwo widzieli, którzy uczestniczyli, po prostu mnie to bardzo pozytywnie zaskoczyło. To były występy, które promowały gminę naprawdę na wysokim szczeblu i można to było pokazywać na każdych scenach, no bo to było coś niesamowitego. Tak się te gminy przygotowały pomimo takiego okresu, bo jak wiadomo, pan marszałek, nie wiem, ze względów musiał mieć takie powody, ogłosił ten konkurs na drugie półrocze i dlatego ten turniej zawsze się odbywał w miesiącu czerwcu, no w tym roku we wrześniu, no bo na drugie półrocze no, udało nam się, prawda, przejść te eliminacje. Proszę Państwa, głównym organizatorem tego turnieju było Stowarzyszenie Razem dla Rozwoju, to lider po prostu, którzy wystawili wniosek. No ja byłem takim organizatorem do roboty, jak pan starosta mi tu powiedział, nie byłem organizatorem, ja po prostu tworzyłem to, ale organizatorem był. Współorganizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Starostwo Powiatowe Płocku i na Bodzanów, LKS Huragan Bodzanów, Bank Spółdzielczy, Ciechanowie Oddział Bodzanów, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Akademia Mistrzów Sportu, Mistrzów Życia i firma Bakoma, która bezpłatnie przekazała 2700 jogurtów dla wszystkich uczestników, także mieli okazję sobie pojeść, było wszystko bardzo, bardzo fajnie. Wydano ogółem ponad 536 obiadów, więc logistycznie było to bardzo trudne do osiągnięcia, no ale udało się. Jeśli chodzi teraz o wyniki, szybciutko i tak. Starostwo Powiatowe w Płocku zajęło 9 miejsce, uzyskując 58 punktów. Gmina Bulkowo 4 miejsce, 114 punktów. Miasto i gmina Glinojeck, 2 miejsce, 129 punktów. Potem było gmina Rościszewo, 8 miejsce, 73 punkty. Gmina Słupno, 11 miejsce, 28 punktów. Gmina Cegłów, aż tam spod Siedlec, przyjechali do nas, 82 punkty, 7 miejsce. Gmina Bodzanów, 1 miejsce, 146 punktów. Gmina Mochowo, bardzo ładnie się zaprezentowała, 3 miejsce, 120 punktów. Gmina Mała Wieś, 58 punktów. Gmina Słupice, 111 punktów, 5 miejsce i gmina Załuski 84 punkty, 6 miejsce. Jeśli chodzi o punktację medalową, tutaj no, chciałbym tu podziękować i pochwalić panią dyrektor Struzik i Wydział Całej Edukacji, no bo słuchajcie Państwo, rywalizacji medalowej zajęło 2 miejsce. Zdobyli aż 6 złotych medali. No to było nieosiągalne. Panie rektor, potencjał jest. Myślę, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej.
No ale my radni też powinniśmy uczestniczyć i reprezentować to starostwo, a nie pan starosta, żeby musiał uczestniczyć, prawda, i startować takim turnieju. I tak, zero powiatowe w Płocku było 6 złotych, 1 srebrny, 0 brązowych razem 7. Miasto i gmina Glinojezd 2 złote, 2 srebrne, 15 brązowych, 19 razem. Gmina Wólkowo 1 złoty, 10 srebrnych, 7 brązowych, 18. Gmina Rościszewo 0 złotych, 1 srebrny, 3 brązowych, 4 medale. Gmina Załuski same zera, żadnego medalu nie zdobyło. Udało im się zdobyć, są to samo gmina Słupno, same zera. Gmina Mochowo 4 złote, 6 srebrnych, 1 brązowy, 11. Gmina Bogdanów 14 złotych, 9 srebrnych i 2 brązowe medale razem 25. Gmina Słubice 2 złote, 3 srebrne, 0 brązowych razem 5. Gmina Cegłów 1 złoty, 0 srebrnych, 2 brązowe razem 3. I gmina Mała Wieś 1 złoty, 0 srebrnych, 1 brązowy razem 2. Także to są suche wyniki. Ja bym chciał jeszcze raz podziękować wszystkim tym, którzy w jakiś taki sposób szczególny przyczynili się, żeby ten poziom był tak wysoki, jaki był. A muszę powiedzieć, że naprawdę wyniki były, padło kilka rekordów. Na przykład z gminy Słubice człowiek 176 razy podniósł ciężarek. No jest coś niesamowitego, no ale widać, Boże. Facet był napakowany, że tak mówię ładnie i to robi. Proszę Państwa, tradycyjnie już każdy, kto z uczestników lub tych, którzy ufundowali jakieś puchary, jakieś sponsory, tradycyjnie gmina Bodzanów ufundowała medale przyjaciel gminy Bodzanów. I właśnie myślałem, że przyjedzie pan prezes, burmistrz Zbyszek Rodu. Nie ma go, będę musiał niestety sam to wręczyć. Mam nadzieję, że sobie dam radę, ale zanim do tego dojdę, chciałbym jeszcze ofiarować pierwszemu sportowcowi powiatu, panu staroście Michałowi Boszko, koszulkę, która obowiązywała na tym turnieju, która była ufundowana częściowo ze starostwa, częściowo z projektu pana marszałka, no i wręczyć złoty medal za uczestnictwo w tym turnieju. Tak wyglądały te koszulki. Widzicie Państwo, oczywiście z vlogiem tutaj Mazowsza, bo taki był wybuch. No i medale były cudne, nie postydziliśmy się nawet na mistrzostwa Polski, żeby takie były. Panie starosto, ta koszuleczka. Nie wiem, czy pan czy bierze, czy pani czy nie, ale chyba nie. Wręczymy te puchary z potwierdzeniem Teraz tak, proszę Państwa, dziewiąte miejsce.
dziewiąte miejsce starostwa. Chyba na ręce organizatora tej reprezentacji pani chyba dyrektor. Pani dyrektor, zaliczymy się. Jest 11. Pani dyrektor, znaczy gratuluję, dziękuję. Będę zadowolony. Dziesiąte miejsce zajęła prezentacja pani Malawiejska. Tak, pana. Siedzi obok ciebie, pan. Dlaczego pan ma się nie do odebrania? Czego pan ma się nie do odebrania? Czego pan ma się nie do odebrania? Ostatnia już uroczystość, jak mówiłem, każda uczestnicząca gmina, każdy, który się przyczynił w ten sposób szczególny na przykład finansowy, dostaje medal pamiątkowy przyjaciel gminy i Bodzanów. Takie medal przygotowane i już będę chwała. Są tu takie piękne też medale, bite. Na pierwszej stronie jest herb gminy Bodzanów, a na drugiej stronie moja budowizna, czyli Bodzana. I najważniejsze takie wydarzenie w historii, rok 1351, nadal nie zaplanowa pracownicy, który car przy powstaniu odebrał na Małej Drodze. I tak, ten pierwszy medal jest przeznaczony dla pana Andrzeja Warciński, mój gminy. Mała wieść. Przekażesz to na sesję. To nie jest dla panu Bójka, to jest dla gminy, ale na ręce pana Bójka oczywiście. Pan Jarosław Borodaj, dyrektor banku oddziału w Bodzanowie. Proszę, ja dziękuję. Dziękuję. To już od początku w imieniu zawsze Wam spółdzielczy Czekanowie Oddział Bodzanów zawsze sponsoruje. Tak się uwierzy, że najważniejsze te puchary dla siatkarek, oni wiedzą, że są dla kogo. Także dziękuję i dziękuję bardzo. Gratuluję. Jeszcze jest tak. Pan Andrzej Szwajkowski, Jarek, jeszcze raz. Ty? Bo to jest dla prezesa Banku Spółdzielczego w Czekanowie. Przekażę, bo nie ma pana prezesa. Na tym miejscu, jak podzielmy na naszym większa pula, tak? Tak, tak. Jest tak. Stanisław Wojciuk. Stasiu, dziękuję. Proszę o więcej na przyszły rok. Pan Zbigniew Tomaszewski, pewnie nie ma z delegatury pana Tomaszewskiego. Paweł Żuli, pewnie nie. Honorowy obywatel Bodzanowa jesteś już dziś. Pan Mariusz Bieniek też go nie ma. Jedziesz z prezesem. Pan Adam Struzik. Jakby pan dyrektor w imieniu pan marszałkowi wziął i jeszcze raz podziękował w naszym imieniu. Żeby nie pan marszałek na to za tydzień. Dziękuję na panu marszałkowi. Jeszcze
jeszcze gdyby pan był u siebie, czy dla pana Krasiewicza, dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu, on też tam się przyczynił, że te targi, żeby pan to przekazać. Dziękuję bardzo. Pani Małgorzata Struzik. Tutaj wszelka pomoc, to jest, jeśli chodzi o staronko i ten kontakt, to pani Małgorzata. W honorowym miejscu, proszę powiedzieć, na przykładzie tą dorawą całą. No, jest. Sam szacunkiem. Pani Iwona Sierocka.